lat przemysł drzewny tak w Polsce, jak i na świecie boryka się z problemem niedoboru surowca. To naturalne, biorąc pod uwagę fakt, że drzewa potrzebują przynajmniej kilkudziesięciu lat, aby osiągnąć rozmiary umożliwiające ich wykorzystanie przemysłowe. Najpospolitszy w Polsce gatunek, jakim jest sosna, wiek rębności uzyskuje po 80-100 latach. Rozwiązaniem problemu z dostępnością surowca są plantacje drzew szybko rosnących. Na świecie sukces w tym zakresie odniosły plantacje drzew eukaliptusowych, które stały się źródłem drewna zarówno do produkcji papieru i płyt, jak i przemysłu tartacznego. Niestety w polskich warunkach klimatycznych dotychczas nie znalazł się gatunek, którego uprawa byłaby opłacalna jako źródło surowca tartacznego. Plantacje wierzby i topoli, które w Polsce zajmują aktualnie kilkanaście tysięcy hektarów, są wykorzystywane przede wszystkim jako zasoby biomasy dla energetyki lub ewentualnie mogą znaleźć zastosowanie w produkcji papieru czy płyt drewnopochodnych. W ostatnim czasie na europejskim rynku pojawiła się jednak alternatywa w postaci pochodzącego z Azji drzewa gatunku paulownia. W Azji jest to gatunek pionierski, który w przyrodzie spełnia rolę podobną do naszej brzozy. Charakteryzuje się niskimi wymaganiami życiowymi oraz, co ważne, szybkim tempem wzrostu. Dzięki mającym miejsce w ostatnich latach badaniom prowadzonym w Hiszpanii wyhodowano klon paulowni, który nosi nazwę handlową OxyTree. Czy OxyTree jest odpowiedzią na potrzeby polskiego przemysłu? To jest deska z pnia drzewa, które rosło, uwaga, 6 lat. Jak widać, na tak krótki czas wzrostu drzewa ma całkiem słuszne wymiary. Istotne jest jednak to, czego nie widać. Czy właściwości techniczne drewna OxyTree pozwolą na praktyczne wykorzystanie go na przykład w przemyśle meblarskim? Czy drzewa OxyTree będą rosły w polskich warunkach klimatycznych? Czy prowadzenie plantacji OxyTree jest opłacalne? Portal drewno.pl spróbuje uzyskać odpowiedzi na te pytania. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków dotyczących drewna OxyTree.